Kolejny temat, silnik Husqvarna TPI 250, rocznik 17 lub 18. Korbowód przebity, nowy, oryginalny korbowód. Cylinder ogarnięty, teraz skrzynia biegów. Było tam na jednym filmie o tej skrzyni, że troszkę są wyrobione kły boczne. Tutaj mam wszystkie potrzebne mi elementy, jak i podkładki, klejki, łożyska. Kawę oczywiście. Przełożę sobie te elementy i później temat składania silnika. Także coś tam jeszcze pokażę po drodze, po rozebraniu, jak wygląda ta skrzynia. No i wracam za chwilę. W porządku, to może tak na szybko sprawdzę tą skrzynię, co i jak. Czy się udało złożyć? Udało się, czego by się miało nie udać. Baterie wymienione, podkładki tam, które są po drodze, zapinki. Tutaj już widać teraz, no łożysko stare też, że już jest dość dobrze wyklepany od przesuwki. Która by to była ta? Nie ta. O, tak to sobie pracuje. I już jest dość mocno wystukane. O ile tutaj nie jest najgorzej, jeśli chodzi o przesuwkę. Tak tutaj już jest kiepsko, a są to razem pracujące elementy, więc... A jeszcze zdemontuję, to pokażę co i jak. Tak ustaliliśmy z właścicielem, że chcę rozebrać. A zdemontuję tą skrzynię, pokażę jak to wygląda. Mi się troszkę rozpadnie, ale to nic. Widać, że jest świeży, nasmarowany, bo podkładkę smarowałem, bo by mi nie wypadła. Kolejny też. I to mamy w ten sposób. Podkładka. A, ślizga mi się łożysko, ale wyjdzie całe koło zębate. Dobra. Pyk. Pyk. I podkładka sobie przesmaruję ponownie, aby mi się nie odkleiła. To można obficie smaru dać. A to co wyjdzie, wytrzeć dookoła. Muszę kawirę. Dobra. I tutaj też jest. Zaraz pokażę o co chodzi. Tutaj też jest nowe to koło, a dlatego, że to jest para pracująca z tym, który jest wymieniony. Widać też po nim, że jest nowy, zresztą no, pokazywałem przed chwilką. Tak to wygląda. Dobra, teraz jeszcze montaż. I przeglądnę sobie wszystkie biegi, przelecę zaraz, bo tak bez skręconych połówek troszkę będzie ciężko to zrobić. Ale może się uda. W tym przypadku można smarowanie wodzików odpuścić. Dlaczego? No, dlatego, że to i tak wszystko będzie olejem zalane przed jakimkolwiek odpaleniem, a to jest tylko skrzynia. Pokręcić wałkiem zdawczym na sucho i wszystko się rozejdzie. Po zalaniu oleju oczywiście. Dobra, powinna być chyba jedynka. Jest luz. Takie troszkę ta zmiana biegów teraz jest utrudniona, bo skręcone są kartery do końca. To tak się wszystko nie chce pięknie przesuwać, jakby się chciało. No ale wygląda na to, że jest w porządku. Jest jedyneczka. Jest luz. Chyba jest dwójka. Chyba za daleko przesunąłem. Tak. No to by był już ostatni bieg. Tak, no. Jeden niżej. Następny niżej.
usunąć, on wyjeżdża wszystko z wodzików, no ale wygląda na to, że jest w porządku. No, najlepiej jest sprawdzić po skręceniu wszystkiego. Tu będzie jedynka na samym końcu. Jeśli bym się chciał przesunąć. Trzeba sprawdzić w miarę wypalenia. Jak jest oparty o jąbełek, jest jedynka. Czyli odrobinkę do góry powinien być luz. Wygląda na to, że jest dobrze. Ostatni kabel, jedziemy dalej z tego. Dobra, czyli to mam z głowy. Podgrzeję łożysko, wał korbowy, uszczelka z połowieniem. Jeszcze odrobinkę. Dobra, przestało się kręcić, powinno wystarczyć. Jeszcze daleko od jakiegoś przebarwienia, ale już powinien wał raczej na 100% wpaść. No ale tak z lekkim oporem. Dobra, zmyję sobie ten temat, który tu widzę zanotowany. No raczej, w 17 chyba TPI jeszcze nie było. O, nie ma śladu. No jak jestem już na myciu, to lekko przelecę kartery. Chociaż tutaj nie jest na masie, ale lekko się to odświeży. Lejki obydwie są w drugiej połówce, gra. Poleć. Co niektórzy będą wiedzieć, co to było, jeśli chodzi o TPI. Lux. O-ring przymał, ale on mi teraz już nie będzie przeszkadzał. Lekko przez nasadkę stuknąć i wyleciał. Dobra.
Nóg, zdjęcie do właściciela. Telefon w kieszeni. Zdjęcie do właściciela i połowimy. Złożyć go w całość. Zejdziesz, czy ty się po dobroci, czy nie bardzo. Zaraz będziemy widzieć. No, wszystko jest wszystko. Wygląda na to, że tak, no więc akcja. Młotaczek, mogę lekko mu tam pomóc. Śruby skręcić. No i lecimy dalej. Dobra, jak widać, temat ściągnięty ponownie. Aby mieć pewność co do pomiaru, zmierzone 1,69. Przyjmijmy to na 1,70. Co trzeba zrobić? No, zaglądnie do serwisówki. Ja tam nie jestem specem w tych tematach, od tego są, że tak powiem, inni. Ja się posłużę tym, co serwisówka mówi. Odpowiednią uszczelkę zastosuję teraz od tej 0,40, którą założyłem, tak powiedzmy, na oko. No i kolejny temat to już pewnie będzie wsadzenie w ramę i odpalenie. Powolutku, można powiedzieć, robota dobiega końca. Cylinder, jak i tłok na miejscu, ale jeszcze nie. Jeszcze będzie jedna bardzo ważna rzecz, czyli pomiar jednej rzeczy. Ale to muszę sobie gumicę zawołać do tego. Skręcić już odpowiednio. Uszczelka założona jest bodajże 0,45. Pod cylinder. Nigdy o tym nie mówię, nigdy o tym nie wspominam. Ale teraz opowiem co i jak. Znaczy, rzecz jasna, nie pokażę, chociaż nie jest to żaden magiczny, że tak powiem, trik. Znaczy, troszkę głową ruszyć. Właśnie miało być. Czekałem na to, aż to się wydarzy.
gra, dobra. Teraz odpowiedni pomiar, tak jak mówiłem, zluzowanie klucza, tak jest. Koło magnesowe mam zakręcone, także mogę bezproblemowo silnikiem zakręcić. I zobaczymy, co mi to wyszło, za chwilkę pokażę sobie. Rama na podnośniku, a tutaj mamy silnik, więc będzie połączenie tych dwóch elementów. I za kilka chwil odpalenie sprzętu, także oglądać uważnie. Pierwsze chwile po odpaleniu. Niech się rozgrzeje. Później gaszę, składam resztę plastiku. Dobrze jest. Chwila później. Chwila później tak to wygląda, więc na pierwsze odpalenie wystarczy mu. Niech stygnie, a ja składam resztę oprzyrządowania, że tak powiem, osprzętu. Sprzęcik na zewnątrz, poskładany, poskręcany, pyka sobie na wolnych. Jeszcze mu tam chwilkę dam, a dopiero się zaczyna grzać. Jeszcze mu tam chwilkę dam. I co, i gotowy do odebrania.